Początkowo możesz się obawiać podjęcia ryzyka. Jednak nigdy nie usłyszysz ani nie przeczytasz o człowieku sukcesu, który dążąc do realizacji swoich zamierzeń, nie musiał go podejmować. Początkowo może zapanować lęk przed ryzykiem. Jednak żaden przykład sukcesu nie opowiada o osobie, która osiągnęła swe cele bez ryzyka. To w wyborze ryzyka tkwi esencja wzrostu i triumfu. Nawet ci najwięksi innowatorzy i liderzy mieli odwagę zmierzyć się z niepewnością, aby osiągnąć swoje cele. Droga do sukcesu jest wybrukowana chwilami niepewności i wyzwań, ale to właśnie one kształtują naszą determinację. Odważni odnoszą sukcesy, ponieważ są gotowi ryzykować, wierząc w swój cel i zdolności. Historie sukcesu to opowieści o wytrwałości, w której pokonywanie lęków jest kluczowe. To odważni wybierają nowe ścieżki, tworząc historię sukcesu, której ocena to decyzja o przekroczeniu granic wygody. Wątpliwości, strach, pesymizm i negatywne myśli zatruwają Twoje źródło życia. Wysysają z Ciebie energię, zapał, ambicje, wiarę oraz wszystko, co nadaje życiu sens i radość oraz sprawia, że jesteś kreatywny. Bob Proctor uważa, że przerażenie, wątpliwości i negatywne myśli to jadowite żmije, które trują rdzeń życia. Te toksyny wysysają energię, wykruszają zapał i przygaszają ambicje. Żywotność umysłu ulega zatruciu, a wiarę rozmywa strumień niepewności. To jak czarny obłok. Który przesłania promienie nadziei i odbiera radość z codziennych czynności. Gdy pesymizm zagości w umyśle, kreatywność znika, a pasja bletnie. Nadszedł czas, by oczyścić te studnie życia. Usuń wątpliwości, przepędź strach i otwórz drzwi dla promieni optymizmu. Masz wybór, możesz podjąć decyzję, że tym razem strach ci nie przeszkodzi. Wypluj toksyczne myśli i pozwól, by życiowy nurt napawał energią i inspiracją. To odwróci bieg rzeczy, przywracając sens i siłę wierzę w siebie oraz radość z każdego nowego dnia. Bądź jak znaczek pocztowy, Trzymaj się tego, co chcesz, dopóki tam nie dotrzesz. Bob Proctor zachęca, aby być jak znaczek pocztowy, trwaj w swoim celu. Nawet gdy droga wydaje się trudna i niepewna. Podobnie jak on trzyma się listu, podróżując przez świat, utrzymuj silne połączenie z tym, czego pragniesz. Niezachwianie trzymaj się swoich marzeń, nawet w obliczu przeciwności losu. Tak jak znaczek przemieszcza się przez różne miejsca, tak i ty, nie tracąc wizji swojego celu, przemierzaj swoją drogę. Trwanie przy tym, co ważne. Jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. W trudnych chwilach, gdy wszystko wydaje się niemożliwe, trzymaj się mocno swoich pragnień. Każdy krok zbliża cię do celu, a twoja wytrwałość jest kluczem do dotarcia tam, gdzie pragniesz być. Zrozum jedno, prawo wibracji daje człowiekowi świadomość, jakiej mu potrzeba, by mógł dokonać takich zmian w swojej osobowości, jakich pragnie. Według Boba Proktora, prawo wibracji to kluczowa ścieżka do zrozumienia siebie i wprowadzenia pożądanych zmian w swoim życiu. To świadomość tych fal energetycznych pozwala nam zgłębiać siebie na poziomie, który umożliwia osobiste przekształcenie. Gdy zdobędziemy wiedzę na temat własnej wibracji, stajemy się architektami swojego rozwoju osobistego. To nic innego jak zrozumienie. Jak przyciągać energię odpowiadającą naszym pragnieniom? Świadomość tego prawa daje nam moc i umiejętność kierowania własnym życiem w pożądanym kierunku. Możemy wówczas świadomie kształtować swoją osobowość, transformując ją zgodnie z naszymi marzeniami i celami. To zrozumienie staje się kluczem do osobistego rozwoju i osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Przypominaj sobie, że masz w sobie nieprzebrane zasoby potencjału i dlatego możesz osiągnąć prawie wszystko, na co nastawisz swój umysł. Musisz tylko wymyślić, jak możesz to osiągnąć, a nie czy możesz to osiągnąć. Bob Proctor przypomina, że wewnątrz siebie masz niezmierne pokłady potencjału, które pozwalają ci sięgnąć po niemal każdy cel, na jaki nastawisz swój umysł. To właśnie tam tkwi moc kreowania własnej rzeczywistości. Kluczem nie jest pytanie czy, lecz jak. Jakie kroki podjąć, by zbliżyć się do spełnienia marzeń? Jak wzmocnić swoje działania, by dotrzeć do celu? Pozwól sobie wierzyć w swój nieograniczony potencjał i skup się na drodze, jaką możesz podążać, aby osiągnąć to, czego pragniesz. Wymyślenie strategii i koncentracja na sposobach realizacji celów staje się kluczowym elementem sukcesu. To nie pytanie, czy to możliwe, ale jak to zrobić, otwiera drogę do osiągnięcia marzeń. Powinniśmy nieustannie mieć przed oczami hasło: Stajesz się tym, o czym myślisz. Według Boba Proctora, to nie tylko sentencja, lecz fundamentalna zasada naszego życia. To, co tkwi w naszych myślach, wyłania się na zewnątrz, kształtując nasze doświadczenia i rzeczywistość. Hasło, stajesz się tym, o czym myślisz, nie jest jedynie frazą, lecz kluczem do zrozumienia mocy naszych myśli. To, co powtarzasz w swoim umyśle, staje się Twoją rzeczywistością. Dlatego też tak ważne jest monitorowanie swoich myśli i dbanie o ich pozytywną jakość. Świadomość, że nasze myśli mają wpływ na nasze życie, pozwala nam kształtować naszą rzeczywistość zgodnie z naszymi pragnieniami. To przypomnienie staje się drogowskazem, aby skupić uwagę na myślach, które wspierają nasze cele i marzenia, prowadząc nas do życia pełnego sukcesu i spełnienia. Mamy do czynienia z uporządkowanym wszechświatem, w którym nic nie dzieje się przypadkiem. Wyobrażenia, które zasiewasz w swoim wspaniałym umyśle, natychmiast określają siłę przyciągania kierującą twoimi życiowymi osiągnięciami. Bob Proctor uważa, że świat, w którym żyjemy, to nie chaos, lecz harmonijny układ, gdzie wszystko ma swoją przyczynę i skutek. To, co wprowadzasz do swojego umysłu, staje się siłą, która kształtuje twoje życie. Twoje wyobrażenia i myśli wyzwalają energię przyciągania, kierującą Twoimi doświadczeniami. To, co zasiewasz w swoim umyśle, wraca do Ciebie jako rzeczywistość. Dlatego tak kluczowe jest pielęgnowanie pozytywnych myśli i wyobrażeń, które wspierają Twoje cele i marzenia. Twoje myśli nie pozostają bez wpływu, są one magnesem przyciągającym to, co w nie włożysz. Świadomość tej zasady otwiera drzwi do świadomego kształtowania swojego życia poprzez kontrolę nad myślami i wizjami, które chcesz zobaczyć spełnione. Jedyne ograniczenia w naszym życiu to te, które narzucamy sobie. Bob Proctor uważa, że ograniczenia, jakie doświadczamy, są często jedynie wytworem naszego umysłu. To my decydujemy, jak daleko się posuniemy i jak wiele osiągniemy. W rzeczywistości nie ma granic, które by nas zatrzymywały, o ile sami nie uznamy ich istnienia. To my sami określamy horyzonty naszych możliwości. Kiedy odkryjemy, że to własne myślenie jest jedyną barierą, która nas ogranicza, otwierają się przed nami nieograniczone przestrzenie do rozwoju. Prawdziwa siła tkwi w przekraczaniu własnych ograniczeń, w podnoszeniu poprzeczki własnych oczekiwań. To my decydujemy, czy chcemy być więźniami swoich ograniczeń, czy też otworzymy się na nieograniczone możliwości, jakie kryją się za horyzontem naszych przekonań. Jeśli widzisz to w swoim umyśle, możesz trzymać to w swojej dłoni. To, co potrafisz uchwycić w swoich myślach, ma moc stania się rzeczywistością. Wizje, które tworzysz w swoim umyśle, są ziarnem, z którego wyrośnie to, czego pragniesz. Twoje marzenia i cele, gdy są wyraźnie uformowane w Twoim umyśle, mają potencjał przemienić się w rzeczywistość, którą możesz dotknąć. Twoja wyobraźnia jest początkiem każdego osiągnięcia. To, co widzisz w swoich myślach, ma moc przekształcić się w coś rzeczywistego, co możesz trzymać w swojej dłoni. To właśnie ta siła wizji napędza nasze działania i pomaga w realizacji marzeń. To, co widzisz w umyśle, jest początkiem drogi do tego, co będziesz mógł trzymać w swojej dłoni. Nie ma głupich pytań. Jeśli nurtuje cię jakaś sprawa, zadaj pytanie. Celem jest rozwinięcie świadomości. Chodzi tylko i wyłącznie o świadomość. Tylko tyle i aż tyle. Bob Proctor twierdzi, że każde pytanie. Choćby najprostsze kryje w sobie potencjał nauki i wzrostu. To poprzez pytania poszerzamy horyzonty naszej wiedzy i zrozumienia. Nie ma tu miejsca na oceny, bo każde pytanie ma moc poszerzania naszej świadomości. Chodzi o to, byśmy nieustannie dążyli do rozwijania swojej świadomości poprzez dociekliwość i poszukiwanie odpowiedzi. To właśnie w pytaniach tkwi klucz do odkrywania nowych horyzontów. Poszerzania umiejętności i zgłębiania tajemnic życia. Bez względu na to, jakie pytanie nurtuje nasz umysł, jego celem jest poszerzenie naszego rozumienia. W każdym pytaniu drzemie potencjał nowej wiedzy. Chodzi o to, byśmy zawsze pozostawali otwarci na proces poznawczy i nieustannie dążyli do rozwoju poprzez zadawanie pytań. Chcesz poprawić swoje życie? Zainteresuj się ulepszaniem siebie. Według Boba Proctora, kluczem do transformacji swojego życia jest zaangażowanie w nieustanne doskonalenie siebie. Gdy skupisz się na własnym rozwoju osobistym, otworzysz drzwi do nieograniczonego potencjału sukcesu i spełnienia. Poprawa życia zaczyna się od zmiany samego siebie. To dążenie do stałego doskonalenia umysłu ciała i ducha, które napędza nas do przekraczania własnych granic. Kiedy stajesz się lepszą wersją siebie, zmiany w otaczającym cię świecie są nieuniknione. To inwestycja w siebie prowadzi do osiągnięcia większego sukcesu, satysfakcji i harmonii w życiu. Poświęcenie czasu na ciągłą poprawę swoich umiejętności, wiedzy i postawy to klucz do odniesienia sukcesu we wszystkich sferach życia. Napisz w komentarzu, jak ty przełamujesz strach przed ryzykiem. Ja, w chwili zwątpienia, mówię sobie w głowie tak. Stop. Przestań generować negatywne myśli. Jesteś przecież kreatorem, więc przyciągam to, czego pragnę. I tego się trzymam, czasem potrzebuję powtórzyć to kilka razy, jak mantrę. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go. Podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję, jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę, w opisie jest link, trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.